czego mam zacząć? Racja. Muszę pomalować mój dom na czerwono. Dobrze, że mam do tego specjalną gąbkę. Te ślady wyglądają jak cegły. Będę miał najfajniejszy projekt. Dziewczyny będą zazdrosne. Jeszcze tylko trochę. Super. Zobaczcie jak. Mój dom jest tak idealny jak ja. O, zupełnie zapomniałem o dodatkach. Tak jak w mojej grze. Zamierzam udekorować mój dom trawą. Chwileczkę, okrągłe okno? To nie w moim stylu. O wiele lepsze jest kwadratowe. Tutaj będzie drugie okienko. Kilka szczegółów. I mój dom wygląda olśniewająco. To niesamowite. A co z dachem? Nadal jest biały. Nie może taki zostać. Naprawię to z moją piłą łańcuchową. Ale gorąco. Jeszcze nie skończyłem. No, już lepiej. A teraz możemy zrobić jakiś fantazyjny dach. Kolor morskich fal będzie pasował. Okej. Uwaga, zaraz wkroczą do akcji moje karteczki samoprzylepne. Co tam mówicie? Fajny projekt? Jest najlepszy. Pozostało tylko dorobić latarnię. I komin na dachu. Przedstawiam wam dom moich marzeń. Wow, Ken się postarał. Ja też będę musiała coś wymyślić. Przede wszystkim będę potrzebowała stroju artystki. Jak wyglądam? Ojej, jaki kolor powinnam wybrać? Ten odcień jest lepszy. Do dzieła, Barbie! Świetnie. Teraz musimy pomalować okna. Namaluję na nich serduszka. O, takie słodziutkie. Cudownie. Chcę, żeby dach był w tym samym kolorze. Będzie w paseczki. Wow. Jak mi się to podoba. Ale czegoś tu brakuje. Czas udekorować teren. Wybieram strój ogrodniczki. Niech tu rośnie bluszcz. Muszę go tylko podlać. Tadam! Ale piękne kwiaty. Teraz zawsze będę mieć świeży zapach na mojej posesji. Fajnie mi to wyszło. Ale dach jest troszkę taki jakiś za skromny. Mój profil będzie centralnym elementem wystroju. O nie! Wszystko w porządku. Nic mi nie jest. Szkoda tylko, że mój strój się pobrudził. Ale mój dom wygląda świetnie. Świetnie? Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz pokażę ci, co oznacza to słowo. Dom musi być czarny i ognioodporny. Tak, aby przestraszyć wrogów. Przecież ona go spali! A, kryć się! O mój Boże! Wow! No i co? Od razu lepiej. Gdzie moja księga zaklęć? Przecież nie będę sama wszystkiego robić. Przywoływanie zombie. Do mnie, sługi ciemności. Kto mnie wzywał? Już idę, moja pani. Jakie są twoje rozkazy, Wednesday? Załóż kask ochronny, będziesz dekorować dom. Dziękuję za troskę o pani, mówisz masz. Moje ręce nie trzymały wiertarki od wieków. Tu będą świeczniki. Jak myślisz, moja pani? Mam tu wstawić okno? Bardziej na lewo. Tu? Super. Rozumiem. Gotowe. Świetnie ci poszło. Możesz zjeść żelkowe oko. Dziękuję, uwielbiam je. Miam. Czas ożywić mój dom i dodać nietoperze. Śmiało, udekorujcie te ściany.
Niesamowite, podoba mi się. Pora włączyć światło. O tak, dzięki, Rączko. Świetny pomysł. Mój dom jest najlepszy. Ta zielona trawa jest taka paskudna. Muszę ozdobić działkę z moim eliksirem. No, od razu lepiej. Zgniła ziemia, uschnięte drzewa i cmentarz z grobami przodków. Co może być lepszego? Idealnie. Ostatnim akcentem jest ścieżka ozdobiona świecami. No, teraz jestem zadowolona. Czy to prawdziwe groby? Wow! Osobom postronnym wstęp zbroniony. Pomocy! Ken, przestraszyłeś mnie! Przepraszam, nie chciałem, to wszystko przez Wednesday. Idę na moją działkę. On jest taki zabawny. Ten wystrój jest zbyt przerażający i ponury. Wymyślę coś innego. O, wiem! Niech tu będzie piasek. Jest miękki i przytulny, a tego właśnie potrzebuję na mojej działce. Pobiegnę jeszcze za jednym wiaderkiem. I jeszcze jednym. Wow, cudownie! Teraz musimy wybrać drzewa. To nie to. To też nie to. Może palmy. Wow, świetnie. Brakuje tylko leżaka. No i oczywiście pasującego stroju. No i jak wam się podoba? Myślę, że wyglądam idealnie. Palmo, poczęstujesz mnie kokosem? Dziękuję. Pachnie bosko. Uwielbiam mleko kokosowe. Pyszności. A no tak, zapomniałam o ogrodzeniu. Różowy kolor będzie idealny. Teraz mogę się zrelaksować. Jestem zachwycona. Wow, no niezły design. Też chcę udekorować moją działkę. Gdzie mój kilof? Do dzieła. Ale super! Ojej, a co to? Co ty robisz na moim terenie? Chwileczkę. Aj! To nic strasznego! Ej, owieczko, chodź tutaj! Daj spokój, nie bój się! To twój nowy przyjaciel! Dbajcie o siebie nawzajem! Kurczę, krzak jest taki zarośnięty, muszę go przyciąć. Dobrze, że mam sekator. Świetna robota. Muszę tylko zrobić ogrodzenie, żeby przyjaciele z grobów Wednesday mi nie przeszkadzali. Aj! Nie mogę się do niego przyzwyczaić. Dałem z siebie wszystko. Z radości aż chcę się tańczyć. Wednesday, co z tobą? Może potańczymy? Mam świetny pomysł. Czas udekorować mój dom w środku. Magiczne oko? Posprzątaj. Spraw, by wszystko białe zmieniło się w czarne. Brawo. Wracaj do pudełka. Przydałyby się portrety krewnych. Matka. Ojciec. Wujek i brat. Ale czegoś tu brakuje. No tak, zapomniałam o rączce. Tymi pazurami nakarmię jej ego, a dla siebie zrobię skrzynię, w której schowam księgę zaklęć. Te oto czaszki nadadzą nastrój rytuałom. Brakuje tylko szafki nocnej w rogu z lampą. Postawię ją tutaj. Fajna lampa, co? To prawdziwa łapa dinozaura. Wzywam pająki. Zróbcie sieć na ścianie.
światło. Brawo. Niewygodnie jest tak siedzieć. Miękka pufka mi nie zaszkodzi. No, teraz jestem zadowolona. Wow, Wednesday już udekorowała swoją chatę w środku, a co ze mną? Do dzieła, Ken. Uwielbiam kolor biały, ale to już przesada. To nie przejdzie. Trzeba pomalować ściany. Zacznę od koloru niebieskiego. Doda energii i będzie się dobrze komponować z brązem i oczywiście zielenią. Wow. No to jest świetne. Rewelka. To jest mega fajne. Ale podłoga jest nadal twarda. Muszę położyć na niej coś miękkiego i przyjemnego. Ekstra. Jeszcze sofa. Nie no, lepiej ją przesunę. Tak, żeby było symetrycznie. Oparcia. Barbie będzie zachwycona, kiedy mnie odwiedzi. W rogu będzie stolik. A na ścianie półki. No co za świetny pomysł. Teraz mam miejsce na moją kolekcję. Światło? Kilka lampek stworzy przytulną atmosferę i ciepło w moim domu. No to się nazywa styl. Miło jest wypić filiżankę kawy w takim domku. Ojej, wszyscy już umeblowali swoje domy, a ja jeszcze nie. Muszę to natychmiast naprawić. Wiem, będę potrzebować tego puszystego różowego dywanu. Oszaleją, gdy się dowiedzą, co wymyśliłam. Kilka ruchów nożyczkami i ściany będą pokryte tymi mięciutkimi paskami. Z ich pomocą zrobię naprawdę fajny wzorek. Gotowe. Ale ekstra to wygląda. Ken, możesz mi przynieść ten stolik? Jasne, Barbie. Dla ciebie wszystko. O kurczę, jaki ciężki. To znaczy lekki. Dziękuję, świetnie ci poszło. Wow, no nie ma za co, polecam się. Centralnym punktem mojego domku będzie to odlotowe lustro. Witaj, piękna. A, Ken! To znowu ty? Postaw szafę w rogu. Już prawie. W porządku? Idealnie, mój przystojniaku. A oto dywanik w kształcie serca. A na nim stanie moja różowa pufa, tak aby wygodniej było mi siedzieć. Wow, no jak słodko mi to wyszło. Jestem zachwycona. Postawię jeszcze kilka rzeczy na półeczkach. No i oczywiście kosmetyki na stoliku. Tu będą lakiery, a tu pędzelki. No pięknie! A jeśli włączę światło, to będzie jeszcze piękniej. Teraz mogę zadzwonić do koleżanek. Co to za pyszny zapach? Zaraz się dowiem. La 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 la. Co tam się dzieje? Wow, Ken urządza grilla. Już prawie gotowe, można obracać. Hej, Barbie. Hej, Ken. Dawaj do mnie. Naprawdę? Dziękuję, bardzo chętnie. Ten burger jest dla ciebie, smacznego. Dzięki. Wednesday, ty też jesteś zaproszona. Nie dziękuję. Co takiego rączka? No dobra, wiesz jak mnie przekonać. Ekstra! Pierwsza sąsiedzka impreza. A to twój burger. Naprawdę dobry, starałem się jak mogłem. No i jak? Dziękuję, jest całkiem znośny. Super smacznego, dziewczyny. Wow, dziewczyny, tylko spójrzcie jak tu fajnie. Cześć wszystkim. Będziemy się razem uczyć. Proponuję wybrać łóżka. Ja wezmę dolne. A ja oczywiście biorę górne.
Najbardziej mi się tu podoba. Ojej, zostawiłam walizkę na dole. Jak mam ją podnieść? Chyba nadszedł czas na odrobinę magii. Chodź tu do mnie, moja poduszko. Super. A teraz reszta rzeczy. Wspaniale. Moje zeszyty, długopisy. Ekstra. Został jeszcze kocyk. Z nim trzeba będzie się pomęczyć. No, chodź tu. Jeszcze troszkę. I jeszcze. Ojej, chyba przesadziłam. Uff. To było zabawne. Śmiejcie się ile chcecie. Przynajmniej już pościeliłam sobie łóżko. Czas, żebym ja rozpakowała swoje rzeczy. Okej, zobaczmy. O nie, moja walizka całkowicie przemokła. Co ja mam z tym zrobić? Kurczę. Myślę, że mogę ci pomóc. Poczekaj chwilkę, twoje rzeczy będą zaraz suche. Dzięki! Ale dlaczego pachnie tu spalenizną? Monika, chyba troszkę przesadziłaś. O nie, w moim zeszycie jest ogromna dziura. Przestań, wystarczy. Ojej, chyba mnie troszkę poniosło. Zdarza mi się to. Zauważyłam, że tu nie ma w ogóle roślin. Czas to naprawić. Dodajmy troszkę kwiatków. Mówiłam troszkę. Przestańcie rosnąć. Stop. Wystarczy. Wracajcie do walizki. Będziecie tam siedzieć, dopóki nie nauczycie się zachowywać. Spokojnie. No i po wszystkim. Uff. Na razie mieszkacie pod łóżkiem. Nie zwracajcie na to uwagi. Czas, żebym ja rozpakowała swój bagaż. Znając mój ognisty temperament, zawsze zabieram ze sobą środki ostrożności. Witam cię, mój przyjacielu. Po co ci gaśnica? A wsik! Kurczę. Nie panikujcie, dziewczyny. Wiem, co robić w takich sytuacjach. Zaraz to naprawię. No, od razu lepiej. Nie zwracajcie uwagi na drobiazgi. Ważne, że pożar został ugaszony. A, już wiemy, po co ci gaśnica. Często ci się to zdarza? Od czasu do czasu. Ale mam to wszystko pod kontrolą. Moje piękne łóżeczko. Miękkie jak prawdziwa chmurka. Ja też uwielbiam moje nowe łóżko. Mnie też się podoba moje łóżko. Wyszło rewelacyjnie. Te ośmiorniczki będą mi przypominać o morzu. Zgodnie z planem lekcji, nasze pierwsze zajęcia to prawa magii. Czas jechać do szkoły. Dziewczyny, nie spóźnijcie się. Pierwsza lekcja, jakie to ekscytujące. Jestem gotowa, tylko muszę wziąć plecak. My też już idziemy. No Moniko, jesteś gotowa? Nie spóźnimy się pierwszego dnia. Ciekawe, kto będzie naszym nauczycielem. I co będziemy robić? Witamy w szkole magii. A, już tu jesteście. Będziemy razem uczyć się praw magii. Wow, ale super. Dziękuję. No to zaczynamy. Jess, do tablicy. Ja? Na pewno? Ale ja nie chcę. No dobra. Pokaż nam, co potrafisz. No dalej. Co potrafię? Chwilka. Spójrzcie. Teraz będę sterowała tymi bańkami. Mogę podnieść je do góry. O, to ciekawe. Mogę też nimi żonglować. Mogę podnieść je jeszcze wyżej. Oj,
Nie tak wysoko. Co tu się dzieje? Dlaczego to zrobiłaś? Ups. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Siadaj. Zobaczymy, co ty potrafisz, Grace. Jestem gotowa. No dalej, zaskocz nas. Dobrze. Stworzę teraz małe tornado. O tak. Mogę je trochę powiększyć. Nieźle, nieźle. Ale myślę, że to wystarczy. Grace, zatrzymaj to. Zatrzymaj, zanim to tornado zniszczy całą klasę. Ale nie mogę go powstrzymać. Nie chce mnie słuchać. Trzymajcie się. Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? Co tu robię? Ups, chyba sobie pójdę. Dokąd to, Grace? Nie skończyłam z tobą. Monika, teraz twoja kolej. Za chwilkę pokażę, co potrafię. Zacznę od czegoś prostszego. No nieźle, a może coś trudniejszego? Dobrze. I jak? No fajnie. Mogę też wysłać to gorące serce w pani kierunku. Ale proszę być ostrożną. Ojej, chyba już za późno. Wygląda pani teraz jak spalony tost. Wystarczy, moja cierpliwość się skończyła. No to ja już pójdę. Ja też chcę pokazać, co potrafię. No dobra, gorzej już być nie może. Zaraz, zaraz. Jeszcze troszkę. Może lepiej odejdę, zanim coś się stanie. Ojej. Wspaniale, co za piękność. To niesamowite. Ale co to za krzaki? Dlaczego się do mnie zbliżają? Odczepcie się! Moja cierpliwość się skończyła. Przepraszam panią. O, już dzwonek. Lecimy. Do zobaczenia na następnych zajęciach. Tak, musimy lecieć. Do widzenia. Dziewczyny, stójcie! Uwolnijcie mnie! Dziewczyny! No i jak wam minął pierwszy dzień w szkole? Myślę, że miałyśmy niezły ubaw. Zgadzam się. Dziewczyny, mam pomysł. Zróbmy imprezę z tej okazji. Kilka magicznych ruchów i dodamy troszeczkę blasku. Wow, super to wymyśliłaś. Wiem, zawsze mam fajne pomysły. A oto i muzyka. Ekstra, można się bawić. Dziewczyny, a co powiecie na słodki poczęstunek? Co może być lepszego od waty cukrowej? Tylko jest troszeczkę nudna. Zaraz to naprawię. No, tak jest o wiele lepiej. Ale fajnie ci to wyszło. Ja myślę, że potrzebujemy czegoś do picia. Abrakadabra. Patrzcie. Kolorowe i słodkie koktajle dla pięknych dziewczyn. Częstujcie się. Ekstra. Ja też coś mam. W ciągu kilku sekund przygotuję pyszny popcorn. Uwielbiam moje moce. Ojej. Chyba znowu przesadziłam. Nie szkodzi, wyszło śmiesznie. Ojej, jest tak nudno, że w ogóle nie wiem, co robić. O, Suzy! Ciekawe, co ona znowu knuje. Najwyraźniej ma jakiś plan. Potrzebuje drabiny. Ojej, jak tu głośno i skąd się wzięło tyle kurzu? Wow! Gotowe! Wprowadziłam swój genialny plan w życie. Jest jeszcze lepiej niż na papierze. To moja wymarzona sypialnia. Suzy, po co to wszystko zbudowałaś? Żebym mogła mieć własne terytorium. Skoro tak, to ja też coś wymyślę. Ojej, jak tu dużo śmieci. Skąd one się wzięły? Chyba po prostu zapomniałem posprzątać. Co się dzieje? Skąd się wzięły te wszystkie papierki? Ała, moja głowa! Zak, co ty robisz? Dlaczego rzucasz we mnie tymi wszystkimi śmieciami? Wprowadzam swój plan w życie. No, jeszcze muszę go dopracować. Wygląda na trochę niedokończony, ale dobra. Zrobię to później. Spójrz, Suzy. Zrobiłem taki sam kącik jak twój.
Oh, yeah. Wielkie mi rzeczy, nic nadzwyczajnego. Skoro Zak śpi, to podkradnę mu poduszkę. Co ty robisz, Suzy? To moje, oddaj to! Nie, nawet nie mam zamiaru. Wszystkie te poduszki są teraz moje. No i jeszcze czego? Akurat ta jest moja. Puszczaj, bo ją rozerwiesz. Już ją podarłem. Dobrze ci tak. Nie chcesz się dzielić? No to masz. Dobra, i tak mam dużo więcej poduszek od ciebie. Zabieraj to. Co zrobić z tymi strzępami? Wiem, mam pomysł. I pyszny obiad gotowy. No, indyk wygląda niesamowicie, ale teraz go nie chcę. Wezmę tylko obrus i uciekam. Ups, wszystko zepsułem. No, trudno. Co tu się dzieje? Dlaczego na podłodze leżą talerze? Mój idealny obiad został zrujnowany. Dobra, muszę lecieć, pa! A ja muszę się teraz uspokoić. Moje nerwy są bardzo napięte. Jak dobrze, że mam pokój popyt. Pomaga mi się zrelaksować. Niesamowite. Hamak to genialne rozwiązanie. A teraz urządźmy imprezę zombie. Przerażające, prawda? Co to jest? Zak, chcę cię zapytać o to samo. Co to jest? Wygląda jak latający spodek. Też coś takiego chcę. Suzy, to jest najprostszy przykład. Ale nie wiem, jak go rozwiązać. Ojej, chwileczkę. Zobaczyłam coś, czego potrzebuję. Ej, nadal tu jestem. Podobnie jak ten przykład. Dziękuję za przypomnienie. Na pewno go rozwiążę, ale innym razem. Teraz potrzebuję tych kolorowych karteczek. Złodziejka, nie ujdzie ci to na sucho. Suzy, trafiasz na czarną listę. Dopadnę cię, łobuziaro. Gotowe. Dostaniesz nauczkę. Niesamowite. Z tych karteczek wyszła tęczowa ściana. Jest przepiękna. Wygląda bardzo ładnie. Chyba Zak gdzieś poszedł. Świetnie. Najwyższy czas na przekąskę. Dobrze, że moja lodówka jest zawsze pełna słodyczy. Zak, co ty robisz? Jem czekoladę, nie widzisz? Trzymaj się z dala od moich słodyczy. Mam lepszy pomysł. Wezmę coś pysznego z automatu. Kurczę, nie mam pieniędzy. Co ja teraz zrobię? O, chyba coś wypadło. Tak, to KitKat. Wow, więc nie potrzebuję kasy. Spróbuję jeszcze kilku uderzeń. To działa! Słodycze sypią się jeden po drugim. Świetnie! No to kontynuuję. Cześć, czy chcesz mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Ups, to policjant. Nie poznałem go od razu. Chyba muszę już iść. Co ty robisz? Oddaj mi tę odznakę. Ups, przypadkiem mi wypadła. Muszę szybko zabrać automat, dopóki nie wrócił. Hurra, znalazłem moją odznakę. Gdzie się podział ten chłopak? To dziwne, nie ma też automatu. Kurczę, dałem mu uciec. No trudno. Powiedzmy, że dziś nie jest mój dzień. Muszę natychmiast udać się na odpoczynek do mojego sekretnego pokoju. Uwielbiam koktajle. Czuję się jak w raju. Jak tu fajnie. Niewiele zostało do zrobienia. Już prawie mam ten automat w pokoju. Brakuje mi tchu. Co to jest? Automat ze słodyczami? Dokładnie. A teraz jest mój. Jest 1000 razy lepszy niż twoja mała lodówka. Chyba muszę trochę odpocząć. Miłych snów. No dalej, naprzód. Uda nam się. Właśnie tak, wspaniale. Uwielbiam grać na konsoli, to świetna zabawa. Wow, konsola. To wygląda fajniej niż moje lalki. Zak, daj mi zagrać, ja też chcę. Stój, nie możesz przekroczyć tej granicy. Zak, przestań, to jest nasz wspólny pokój. Skoro tak, to wypowiadam ci wojnę. Wkrótce przesunę tę granicę. Co to jest? O nie, to bomba! Miłego lotu, Zak. Świetnie, teraz to ja mam joystick. No to zaczynam grę. Suzy w końcu dopięła swego. Jesteś wredna, wiesz? Wojna, mówisz? No dobra, przyjmuję wyzwanie. Auć, to boli. Kręci mi się w głowie.
Nie trzeba było naruszać mojej granicy. Dałeś się nabrać, a masz! Specjalnie udawałam, że mnie znokautowałeś. Koniec z tobą! Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Co tu się dzieje? Dlaczego robicie tyle hałasu? O, widzę, że bawicie się razem, jak miło. No dobra robota. Teraz masz kłopoty, trzymaj się! Nasza walka się jeszcze nie skończyła. Trzeba wyrównać rachunki i dowiedzieć się, kto jest lepszy. Zobaczmy, jak radzi sobie wróg. Tak, widzę Suzy. Nadszedł czas na główny atak. Uwaga, nadchodzę i mam niebezpieczną broń. Suzy, radzę ci się poddać, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Właśnie tak, dopadłem cię. Ej, czemu milczysz? O nie, to fałszywka. Podsunęła mi sztuczne nogi, jak mogłem się na to nabrać? Niespodzianka, Zak. A masz! Nie powinieneś był wchodzić na moje terytorium. Zostaw mnie natychmiast! Nic nie widzę! Zaraz się przewrócę! Mam cię! A właśnie, że nie! Ja już uciekłem! Ręce do góry, Suzy! Poddaj się! Czy ty do mnie właśnie strzeliłeś? Już po tobie! Koniec gry! Suzy, przestań! Przestań! Musimy się uspokoić! Chyba troszkę przesadziliśmy. Zgadzam się, teraz nasz pokój nie wygląda dobrze. Może się pogodzimy? Dobry pomysł, sama chciałam to zaproponować. Suzy, spójrz, co za trafienie. Całkiem fajne, prawda? Masz ochotę na coś pysznego? Właśnie podjechała ciężarówka pełna smakołyków. Dziękuję, Zak, jesteś taki miły. Nie ma za co, Suzy, dla ciebie wszystko. No to może zagrajmy razem. Wygląda na to, że Quentin postanowił zacząć od malowania. Wybrał jasny, błękitny kolor. Brawo, Quentin, nieźle ci to idzie. To całkiem spoko robota. Ojej, kropla farby spadła Quentinowi na twarz. Ale to go nie zasmuciło, a raczej zainspirowało do artystycznego szaleństwa. A co u Mary? No jeśli będziesz to malować lakierem do paznokci, to w najlepszym wypadku skończysz na emeryturze. Najwyraźniej Mary też to zrozumiała. Albo zainspirował ją Quentin, który już skończył malować. Mary nie tylko ma ducha rywalizacji, ale ma też jakiś pomysł. Postanowiła pokryć domek miękką, puszystą tkaniną. No bardzo oryginalne i bardzo miękkie. Czuję się, jakbym była w chmurach. Quentin chyba postanowił kontynuować swoje artystyczne szaleństwo. Upiększa niebieski kolor kroplami białego. No i niestety trochę go poniosło. Poplamił Mary. I Wednesday. Ojej, no z nią to lepiej nie zadzierać. Quentin, ratuj się! Ta straszna ręka cię ściga! Na szczęście udało mu się ukryć na dachu. To dobry powód, by uczcić ocalenie i ukończenie malowania domku, wieszając flagę Multidu. Quentin chyba nie jest zbyt zadowolony z wyglądu domku. Ale coś już wymyślił. Maluje go na biało. Ciekawe, jak będzie wyglądał. Ej, to przecież piłka! Bardzo oryginalne. Ciekawe, co Mary kombinuje z tymi płytami. Zaraz się dowiemy. A, ozdobiła nimi dach. Wygląda bardzo nietypowo i stylowo. Uważaj, Mary. Dach jest piękny, ale bardzo śliski. I tak przy okazji, to serduszko świetnie tam pasuje. Quentin też chce ozdobić swój dach, ale postanowił zrobić to za pomocą naklejek. A co tam z drugim okienkiem? Wygląda na to, że piłce do kosza czegoś brakuje. Quentin ma rozwiązanie. Obręcz do gry w koszykówkę. Wygląda świetnie i tak sportowo. Quentin, no pokaż nam, co potrafisz. Ups, pudło. Najwidoczniej Wednesday nie przepada za sportem. Jestem pewna, że następnym razem Quentin będzie ostrożniejszy. Wednesday też zdecydowała się pomalować dom. Nie jest to najjaśniejszy kolor, ale to jej styl.
No i oczywiście nie może zabraknąć krat w oknach. Ciekawe, co Wednesday jeszcze wymyśli. Rączka przyniosła jej miecz. Po co on jej? No tylko Wednesday może mieć taki dach. Chyba wpadł jej do głowy kolejny pomysł. No tak, temu domkowi przydałyby się jakieś przerażające oczy. Wygląda na to, że wszystkie domki mają już gotowe elewacje. Co oznacza, że idziemy dalej? Wednesday postanowiła wykorzystać włócznie. I do ozdobienia swojego podwórka użyje też nietoperzy. No nawet nieźle to wygląda. Wednesday nie może się obyć bez swojej rączki. Taki oddany pomocnik i łańcuch powiesi i roślinkę przyniesie. Ale chyba nie myśleliście, że postawi ją tak po prostu. Oczywiście, że nie. Trzeba dodać kilka przerażających oczu. A po co jej ta łopata i kości? Czy ona postanowiła je zasadzić? To ciekawe. A teraz je podlewa? Boję się pomyśleć, co z tego wyrośnie. O mój Boże, z ziemi wychodzą ręce. O, jeszcze skrzynka na listy w kształcie trumny. No, Wednesday zdecydowanie ma swój styl. Dziwaczny, ale styl to styl. Z kolei Quentin postanowił udekorować swoje podwórko z pomocą kija hokejowego. Jak zwykle na sportowo. Tylko pomalowanie trawnika uczyni ten domek jeszcze bardziej sportowym. Nie rozumiecie? Zaraz zobaczycie to na własne oczy. Spójrzcie, to prawdziwy znacznik piłkarski. Jednak Quentin uważa, że to za mało i postanawia zainstalować bramkę. No i gotowe. W porządku. Trzeba wypróbować nasze nowe podwórko. Quentin naprzód! Gol, gol, gol! Dobra robota, gratulacje! Ups, Quentin się o coś potknął. To chyba mały kosz. Ale dzięki pomysłowości Quentina z łatwością zamieni się w wielką skrzynkę pocztową w kształcie żaby. A co tam u Mary? Aha, postanowiła zacząć od skrzynki pocztowej. Ale to nie jest takie proste, bo zamierza ją ozdobić i nadać jej kształt flaminga. Jakie to kreatywne i piękne. No i oczywiście pluszaki Huggy Wuggy. No i różowe serduszko zamiast roślinki. Różowy maszt i różowe serca jako dekoracja będą świetnym dodatkiem. No pięknie to wygląda. A na trawniku można rozłożyć kocyk i z przyjemnością spędzać na nim czas. Właśnie w ten sposób. Jedyne, co może zakłócić tę sielankę, to Quentin, który ćwiczy podbijanie piłki. Ojej, no brzmi to jak sąsiedzki konflikt. Ale Wednesday to nie przeszkadza. Ma swoją własną atmosferę. Wygodnie, gdy ma się rączkę, która nosi ci pyszne koktajle. Dobra, czas zacząć się wykończeniem wnętrza domu. O, tu jest jeszcze sporo do roboty! Zobaczmy, co zrobi Wednesday. Postanowiła zacząć od pomalowania go na ponury czarny kolor. Wygląda przerażająco, więc jest w sam raz dla Wednesday. Teraz troszkę dekoracji w postaci nietoperzy, kości, no i pająków. Spójrzcie, rączka też ma swój własny domek. Jakie to urocze, to znaczy przerażające.
Teraz Wednesday postanowiła zająć się umeblowaniem. Postawiła stolik wykonany z opon, ozdobiła go starą lampą, czaszkami i roślinami. Postawiła też drugi stolik z zabytkowym świecznikiem. Ciekawe, po co jej młotek? A, już rozumiem. Nie może zabraknąć lampek z pajęczyną i pająkami. Trudno też wyobrazić sobie to miejsce bez magicznej kuli. Pamiętajmy, że Wednesday ma ciekawy sposób na łączenie się z bliskimi. My też pozdrawiamy całą rodzinkę Adams. A co tam porabia Quentin? A, też zaczął od malowania. Jestem pewna, że będzie u niego jaśniej niż Wednesday. Wow! Teraz postanowił dodać naklejki. Ciekawe, co zamierza teraz przykleić. A, to ścianka Lego. Ciekawe, do czego będzie mu służyć. W rogu postawił jeszcze figurkę człowieczka Lego. No wow, spójrzcie, jakie to niezwykłe i wygodne. Zrobił wieszak z Lego i uchwyt na ładowarkę i słuchawki. No wyszło bardzo pięknie i kreatywnie. Ale co z resztą elementów? Dokładnie, trzeba je wsypać do ramki z człowieczkiem Lego. To świetne miejsce do przechowywania. Quentin postanowił również dodać troszkę Minecrafta i powiesił topory na ścianie, a w rogu umieścił dynamit. Jeszcze czegoś tu brakuje. Zgadza się, pufy i konsoli do grania w ulubioną grę Minecraft. Quentin, robi się chyba troszkę ciemno, co? Na szczęście Quentin ma żyrandol z deskorolki, który wygląda niesamowicie. Musi go tylko powiesić. No super! Wow! A jak się miewa Mary? Nadszedł czas, aby Jona udekorowała domek. Zaczęła od pomalowania go na różowo. No świetnie! Widać, że Mary jest zachwycona swoją pracą. A może odrobina efektownego wystroju i puszysty dywanik? Wow! No to będzie coś ekstra. Ale można pójść dalej i zrobić też puszyste lustro. Wygląda naprawdę słodko. W takim domku musi być oczywiście szafa. Ale mi się to podoba. Ale czegoś chyba brakuje. Zgadza się, plakaty z jednorożcami będą świetną dekoracją na ścianę. Nie może też zabraknąć mini kuchenki. A idealnym wykończeniem będą łańcuchy świetlne. Wow, Mary już upiekła ciasteczka, aby uczcić koniec remontu. Postanowiła urządzić małe przyjęcie ze swoimi Hagiwagi. Myślę, że nie będą mieć za złe, że dostali mniejsze porcje. Zaraz naleję wam herbaty, moi drodzy goście. Proszę, proszę, częstujcie się. Jakie dobre! No, zgadza się. Dobra, skoro wszyscy ozdobili swoje domki w środku, no to jedziemy dalej. Mary chyba postanowiła zbudować domek dla swojego zwierzaka. Wow, no zobaczcie, jaką zabawkę zrobiła. Kotek będzie bardzo szczęśliwy. A ten jednorożec będzie wspaniałą zabawką dla kotka. To jeszcze nie wszystko. Mary ma nowy pomysł. Dodała jeszcze wiszący leżak. I najwyraźniej postanowiła zrobić piękne zasłony. No bardzo ładnie.
Tylko posłuchajcie, jak słodko mruczy. Ciekawe, co tak przestraszyło Mary? A, to szczur. Ale nie byle jaki szczur. To zwierzak Quentina. Ciekawe, jak Quentin udekoruje swój domek dla zwierzaka. Oczywiście użyje sprzętu sportowego. Quentin, czy jesteś pewien, że szczur będzie ćwiczył zdobywanie bramek? Ulubione puchary, piłki. No i na koniec w końcu coś dla pupila. Kołowrotek i łóżeczko w kształcie samochodu. Jestem pewna, że gdyby Quentin był mniejszy, sam chętnie zamieszkałby w takim domku. Ale szczurowi też się podoba. Zwłaszcza łóżeczko w kształcie samochodu. Patrz, możesz tu spać i jeździć sobie na przejażdżki. Fajnie, co? Wiem, że ci się podoba. A jak idzie Wednesday? Rączka najwyraźniej też chce udekorować swój domek. Wednesday zaczyna więc od portretu. Potem wstawia wannę, łóżeczko i kilka lakierów. No co za troska. Czego więcej potrzebuje rączka? Nadszedł czas, aby wypróbować nowy domek. Wygląda na to, że lakiery zrobiły na niej wrażenie. A łóżeczko jest wystarczająco miękkie. No to może wieczorny manikir. Mary postanowiła wyjść wieczorem na swoje podwórko i obejrzeć ulubione odcinki Multidu na projektorze. A jak wiemy, wspólne oglądanie zawsze jednoczy i potrafi pogodzić nawet tak różnych sąsiadów. Podczas gdy nasi bohaterowie oglądają Multidu, proponujemy polubić ten filmik, zasubskrybować kanał i obejrzeć nieudane kadry z nagrań. Wszystkich śmieci. Dlaczego tu jest tyle niepotrzebnych rzeczy? Nigdy nie sądziłam, że moje moce przydadzą się podczas sprzątania. Gotowe! Mogę nawet przesuwać łóżka. Ale najważniejsze to pozbyć się tych wszystkich drobiazgów. Co z powodzeniem udało mi się zrobić? Super! Dobra, co jest dalej w planie? Dalej to już twoja praca, Lili. Bardzo chętnie. Zaraz zasadzę w tej magicznej ziemi równie magiczne nasiona. A ja to wszystko podleję wodą. Przy okazji również magiczną. Super! Teraz z tych nasion wyrośnie prawdziwe łóżko. Zobaczcie, jakie jest ładne i mocne. Fajnie. Ale jedno łóżko nam nie wystarczy. Musimy natychmiast zrobić drugie. Ja i moje ogniste supermoce zdecydowanie sobie z tym poradzimy. Zrobione. Teraz mamy dwa fajne łóżka. Dziewczyny, czas zacząć je malować. Okazuje się, że ta czynność jest bardzo kojąca. Wszystkie te rośliny tylko przeszkadzają w malowaniu. To straszne, co za syf. Farba powinna zakryć ten brud. Myślę, że wyjdzie bardzo fajnie. Jak bardzo podoba mi się ten kolor. Dziewczyny, nie możemy zapomnieć o drabince na górę. Ją też trzeba pomalować. Zgadzam się. Ale wydaje mi się, że dużo fajniej jest wlecieć na górę z pomocą supermocy. Właśnie tak. Przy okazji nie zapomnijcie pomalować dołu równie dokładnie jak ja górę. Jakie fajne łóżko nam wychodzi.
Zgadzam się. Dziewczyny, świetnie sobie radzimy. Pierwszy etap zakończony. Teraz trzeba zadbać o komfort. A raczej sprawić, by łóżko było niesamowicie przytulne i miękkie. Dodatkowo nie zaszkodzi udekorować go roślinami. Jak ładnie. Już każdy powinien zrozumieć, dlaczego rośliny są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Nie dość, że mogą stanowić fajną dekorację do wszystkiego, to jeszcze mogą tworzyć prawdziwe ściany. Dzięki czemu nikt nie będzie ci przeszkadzał podczas snu. Teraz jest o wiele przytulniej. Lili, prawie skończyłaś. No to czas, żebym i ja udoskonaliła swoją część łóżka. Nie ma nic delikatniejszego niż biała i puszysta chmurka. Trzeba tylko rozłożyć ją dookoła. I dodać jakieś oświetlenie. Jak pięknie. To tak, jakbym siedziała na prawdziwej chmurze. Prawdziwa magia. Ja też przyniosłam różnego rodzaju kocyki i poduszki. Ale dla mnie to za mało. Będzie idealnie, gdy postawię tu jeszcze basen. Lucy, możesz mi pomóc? Chcę, żebyś go nadmuchała. Z łatwością. Czego się nie robi dla przyjaciółki? Bardzo dziękuję. Super! Jak szybko! Pozostaje tylko napełnić go wodą. Idealnie. Teraz moje łóżko jest prawdziwą strefą relaksu. Nie ma nic fajniejszego niż pływanie w basenie. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Szczególnie, gdy wokół są takie urocze kaczuszki. Ach, już mi się znudziło. Lucy, znowu potrzebuję twojej pomocy. Wysusz mnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, nie przeszkadzaj mi, bo ja tu medytuję. Nie ma nic wygodniejszego niż czerwony koc i czerwone poduszki. Kiedy dekorowałam łóżko, zrobiłam się bardzo głodna. Chyba wiem, co zjem dziś na obiad. Na początek przyda mi się ognisko. Gotowe! Teraz wykorzystam ten ogień, aby zrobić sobie pyszne pianki. O tak, uwielbiam marshmallows. Dziewczyny, życzcie mi smacznego. Czegoś tu brakuje. Wiem, trzeba dodać kilka szczegółów. Na przykład kwiaty. Będą idealnie pasować do mojego wnętrza. Trzeba też dodać troszkę światła. Oj, robię się głodna. Czy komuś będzie przeszkadzać, jeśli obok naszych łóżek wyrośnie drzewko pomarańczowe? Wow, jestem za! Wspaniale! Uwielbiam pomarańcze. Poza tym to świetny deser po obfitym obiedzie. Tym bardziej, że jem tylko pokarmy roślinne. Zgadzam się z Lili, też brakuje mi tu kilka detali. Myślę, że czerwone zasłony będą idealne. Super! Teraz naprawdę czuję się jak w domu. Tu jest tak przytulnie i pięknie. Dodam jeszcze troszkę światła. No, rewelacja. Mnie też czegoś tu brakuje. Ale czego? Wiem! No, rybko, zaraz zrobię z ciebie smaczne danie. Nie martw się, nie oddam cię temu rzeźnikowi. Ej, gdzie się podziała ryba? Co ja będę jadł? Teraz mam przyjaciela. Nazwę go... Nemo.
Z nim będzie o wiele przytulniej w moim małym wodnym świecie. Co by tu jeszcze dodać? Wiem! Przydałoby się troszkę prywatności, dlatego powieszę zasłonki. W ten sposób odizoluję się od reszty. No i oczywiście troszkę światła nie zaszkodzi. Pięknie. A ja tęsknię za moimi przyjaciółmi chmurkami, ale szybko to naprawię. To nie wszystko. Tęcza idealnie wpasuje się między obłoki. Kto nie kocha tęczy? Na pewno nie ma takiej osoby. Jak ładnie. Mogłabym podziwiać to bez końca. Dziewczyny, miałyście rację. Zasłony też by mi się przydały. Dzięki nim stworzę wrażenie, jakbym naprawdę siedziała w chmurach. Trzeba tylko dodać troszkę światła. No co o tym sądzicie? Uważam, że jest przepięknie. Dziewczyny, skoro już wszystkie skończyłyśmy, to zorganizujmy dyskotekę, żeby to uczcić. Jesteśmy niesamowite. Popieram. Coś przyniosę. Będę za minutę. Zrobiłem wspaniały tort. Muszę tylko dodać troszkę kremu. Wow, tort! To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Co tu się dzisiaj dzieje? Gdzie się podziało moje ciasto? Dziewczyny, przyniosłam tort. Pospieszmy się i zjedzmy go, aby uczcić nasze nowe domki. Dzięki. O tak, jest pyszny. Co za aromat. To jest naprawdę bardzo dobre, ale jeden kawałek to zdecydowanie za mało. Jak miło, że Lili ma dokładkę. Ej, Jess, jak śmiesz kraść moje ciasto? Myślałam, że nie będziemy się teraz kłócić, ale zmusiłaś mnie do tego. Jak mogłaś, złodziejka? Wszystko zniszczyłaś, nie wstyd ci? Ech, dobra, będziemy budować wszystko od nowa. Te lody wyglądają tak apetycznie. O tak, nie mogę się oprzeć, żeby ich nie spróbować. Nie widzę nic szczególnego w lodach. O wiele lepsza jest papryczka chili. Jednak moim zdaniem brakuje jej ostrości. Dodam więcej pieprzu. Chodź. Ups. Przepraszam. Dziewczyny, następnym razem bądźcie ostrożniejsze, okej? W końcu przyszliśmy do kina. Nie wolno wchodzić na salę z jedzeniem. Proszę mi to oddać. Ach tak? Masz za swoje. A, moja ręka! Zaraz spłonie. Co się dzieje? Pomocy! Dobra robota, Zak. Co narobiliście? Przez was jestem cały mokry. Myślę, że przydałoby mu się trochę ochłonąć. Droga wolna. Idziemy. Ale tu jest zimno. Chyba się przeziębiłam. Emma, częstuj się popcornem. Auć! Moje zęby! Wygląda na to, że nasz popcorn zamienił się w lód. Ło!
dawno nie jadłam popcornu. Co za dziwny smak. Przypomina węgiel drzewny. Chyba coś jest nie tak z naszym popcornem. O nie, za bardzo się przypalił. I proszę, teraz moja ręka jest cała w sadzy. Na szczęście wiem, jak się tego pozbyć. Co ty robisz, Bella? Nieładnie tak robić. To wojna. Emma, załaduj popcorn. Nie poddamy się. Macie za swoje. Zack i Bella całkowicie zepsuli mi humor. Andy i Emma mnie zamrozili. Emma, to dla ciebie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję. Czas na naszą niespodziankę. Udekorujemy tort. To świetny pomysł. Użyjemy do tego świeczek. Najważniejsze to umieścić ich jak najwięcej. Zapalę je. Idealnie. Idziemy złożyć życzenia. Cześć, Emma. Cześć. Czy ten tort jest naprawdę dla mnie? Chcę jak najszybciej pomyśleć życzenie i zdmuchnąć świeczki. Nie udało się. Spróbuję jeszcze raz. Co za pech. Andy, pomóż mi. Zdmuchnijmy razem. Ups, chyba coś jest z nimi nie tak. Ojku, ale tu jest duszno. Muszę zdmuchnąć tę świeczkę, wtedy na pewno będzie chłodniej. Co ty robisz? Bez świeczki zamarzniemy. Nie sądzę. Dziewczyny mają chyba jakiś problem. Przepraszam, lepiej to zabiorę. Bella, nie smuć się. Mam dla ciebie coś lepszego. Wow, jakie to piękne. To przecież prawdziwy ognisty kryształ. Andy, a ty mi nie dajesz prezentów. Aha. Po prostu zapomniałem. Też mam dla ciebie niespodziankę. Lodowy kryształ. Wow! O mój Boże! Jest cudowny! Wiesz, jak sprawić mi radość. Mój kryształ i tak jest ładniejszy. Nie sądzę. Jestem taka głodna. O, pizza! Świetnie! Ręce precz! Ona jest moja! Jeśli nie puścisz, zamrożę twoją biżuterię. Co ty zrobiłaś? To mój ulubiony naszyjnik. O nie, kolczyki też są pokryte lodem. Ostrzegałam cię. Nie zostawię tego tak. Jak dobrze, że mam dużą porcję coli. Emma, płoniesz! Co ty robisz, Andy? Zniszczysz mi fryzurę. Przepraszam, ale nie miałam wyboru. Dziękuję, uratowałeś mnie. Wreszcie będę się mogła porządnie zrelaksować. Czegoś tu brakuje. Racja, lodu. Kąpiel z lodem jest idealna. Można się odświeżyć i świetnie orzeźwia. Robi się gorąco. Nie wiem, co się dzieje. Bella, to znowu ty! Cześć. Przepraszam, ale potrzebuję trochę gorącej wody, żeby przygotować makaron. Przestań! Fu, to obrzydliwe kąpać się w makaronie. A według mnie to wygląda bardzo apetycznie. Trzeba tylko dodać sos. Więcej sosu. Wcale nie musiałaś wylewać mi go prosto na głowę.